Wiedziałem, że rozpracuje ktoś to z nas. Oła! Ale tego nie rozpracowałem. No, ja normalnie spadłem. To znaczy przeskakuj. No, ze spacją. Tylko jak najbliżej tego po prostu bądź. Tu jedzonko tu jest, candy boxy. Przepraszam. No, idziesz, idziesz. O no. Do przodu, ale nie wiem gdzie. Coś na dole jeszcze. Co? Gdzie? Candy? No, dobra. Okej, dobra, zaliczyłem teraz. Czemu to wygląda jak jakiś labirynt? Wydajcie się, to żaden labirynt nie jest. A, to skąd te ściany tutaj? Czekaj, okay. Czekaj, tam gdzieś? No dobra, i faktycznie to trochę labirynt się zrobił tutaj. Look in my eyes, what do you see? Comes a personality. Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, z wami jest Joszelka i Re. Hello! I słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj jakby skill test, ale nie do końca, ponieważ to będzie raczej parkour. Boot test. Bo będziemy biec z buta. Raczej. Więc proszę bardzo. Dobra, jestem pierwszy, co wylosuję? Ja zawsze pierwszy. To są okay. Koła fortuny, czy tak? Tam jesteś koło fortuny. Nara. Czekaj, No właśnie, taka sytuacja. Tak zawsze jest, jak jestem pierwszy. Czekaj, bo tutaj... ja tutaj robię jakieś... No halo! Dobra, między czekaj. Między tym. Dobra. Hop. Między... Dobra. Hop. Dobra. Hop. Nie wiedziałam, że to można się tak... Ja też nie wiedziałem. Dobra, ale nie, bo ogólnie właśnie to jest najgorsze w parkurze, z buta się biegnie, że postać potrafi zrobić po prostu fikumiku nagle. I moja rola. Tak. To duże fikumiku. Okej, i teraz trzeba tutaj... Co to było? To był dzień. Nie wiem, co to było, ale... Też nie wiem, co to było, ale... Ale XD. Dobra, nie mamy żadnej broni niestety, więc nie można sobie ładnie przycelować. Okej, tylko teraz tutaj pytanie, co z tym? Chyba trzeba skakać jakoś pod... Temu to wyje. Dobra, no to jeszcze raz. No bez jaj, no tego się nie da... Okej. Za chwilę chyba zmienimy mapę, coś czuję. Ja to robię powoli po jednym, ale... Wyskakujesz na to? Schodzisz na to? Nie, po prostu wchodzę. A moja postać czasami się przewróci, a czasami nie. Zróbcie na pierwszej kamerze, łatwiej. Na pierwszej kamerze, mówisz? Tak, tak. Aha. Wiedziałem, że rozpracuje ktoś to z nas. Oła! Ale no, tego nie rozpracowałem. No, ja normalnie spadłem. Ja nie spadłem, robiłem to pojedynczo na pierwszej kamerze. No ja też właśnie robiłem to pojedynczo, ale nie na pierwszej kamerze i przyszedłem tam do kilku, a później spadłem. A teraz próbuję zrobić to na pierwszej kamerze. I tak na spokojnie sobie tam jestem. Moja postać. Skoro ja przyszedłem, to wy tym bardziej musicie. Ale to może być kwestia losowości troszeczkę chyba, jak postać stanie i gdzie stanie. No, tego ja to na powoli. Jak ja przyszedłem, to wy przejdziecie. Ale te miny, przecież tego się nie da przejść. No, ta postać spada. Niektórych min się nie da przejść i muszą wybuchnąć. Dobra, oczyszczę wam pole. No dajecie. Nie mam tu żadnej broni, żeby to ten. No, nie mam. O, nie tak to zrobiłem. I czemu ta postać się wywraca tym trzecim? No właśnie, nie wiem. Ja się tak wywracałem, żeby wiesz, żeby nie wylecieć na przykład. No to tam się nie da, bo lecisz na pysk. Ale jak ja to zrobiłem, to... To musi się... No, fajnie to zrobiłeś. Aha, ja to rozpracowałem. Oczyściłem wam drogę z min jak coś, możecie biec. Dobra. Czyli na tym drugim. Na tym pierwszym to boczkiem. Ła, na buzie spadłem. Co my mamy tu teraz? O, no proszę bardzo. To czałak muszę przebiec. Więc co to znaczy sukces po trupach, dobra. Dlaczego ja muszę wszystko ze śliftem biec? Teraz jak już zatrzymam się, to będzie... Przewrotka. Się nie zatrzymaj. Jakby co, mamy problem, żeby też cię słyszeć, bo cały czas nam tu gra to głośne. No, dobrze no. Ale ja idę dalej. Aha, dobra, no, czyli muszę skoczyć. Ja się zatrzymać w miejscu, musiała po prostu polecieć dalej, nie? No. Na czwartym, co ostatni byłem. A skaczecie? Nie. No to dobrze, bo ja nie skakałem, sobie przychodziłem. Dobra, spróbuję na pierwszej kamerce, co mi szkodzi. No, to otwierasz tego spadochrona?
Dobra, udało mi się przejść tu. Jezu, na pierwszej kamerce o wiele łatwiej się skacze. Odkryłem to teraz na kolejnym etapie. Także ten do pierwszego... Po prostu jak podchodzisz później do kolejnych, do krawędzi, to przeskakujesz tym spacją. Mhm. Tylko to jest naprawdę na farta trochę. O, rany. O, i teraz o, super. Dobra. Okej, czyli faktycznie pierwszy normalnie wejść, kolejny trzeba przeskoczyć. Dobra. Dobra. Zobaczmy, co my mamy teraz tutaj. Wszystko masz charakter automat? Znaczy do jedynka. Co? No i spadłam. Masz automat? Jedzonko tu jest, candy boxy. Przepraszam. No idziesz. O no. W samej góry spadłem. Jak ja muszę się wspiąć na tamten jeden. Po prostu czekajcie, aż ja to zrobię, nie? Teraz tu. Nie czekałem na ciebie. W ogóle. O nie, czekał, to tak, ale to tak romantycznie miało wyjść. To mówił, niefajne to jest. To jest niefajne, no. I nie możesz się zatrzymać. Niefajne to jest, nie chcę po tym biegać. Dobra, tutaj tędy. Zastanawiam się, trzeba bardzo uważać, żeby postać nie skoczyła w bok. I to się jeszcze rozciapciuje to na prawo i lewo tam. No. Za ciężka jesteś po prostu. No wiadomo. Totalnie. Tak, wiadomo. Totalnie za ciężka. Sam jesteś za ciężki, zobaczysz teraz. Dobra, czekaj, tędy. Ren, wróć tu. Nie, bo ja już to drugi raz robię, ale te schody tam potem macie fajne. Jakie schody? No te takie cztery tutaj są. Schodki położone. Okej, ja szukaj pierwsza, zobaczmy co tu się stanie. No kurde! Trzeba je dobrze przeskoczyć po prostu. I dobra, też zrobiłem to na pierwszej. Na pierwszej osobie zdecydowanie, bo niestety na trzeciej to postać potrafi zwariować. Na pierwszej nie dopiero wyszło. To jest maszynki z gońką. No, nie, chyba podziało. Co to zrobił takie odwrócone jeszcze? Tak, nie tędy jak tędy, gamy. Okay, drugie miejsce. No skurde, wyszedłem na prowadzenie. Po co ci pomagałam, nie? Mogłeś się tam wstrzymać. Pomagałam. Razem. Był skok, dobra. O nie, płonąca obręcz! Obręcz jest płonąca. Dobra, jeszcze raz mogę spaść. Nie ma problemu. Normalnie jak Yamakasi. Ma Jamakasi. Tak, co? Trzeba poczekać. Wywindunie! Tam, saradam, tam. Chciała wbić na sam szczyt? Czekaj tutaj. Tak, a jest jeden myk, który mi wyszedł za drugim razem. Bardzo łatwy jest. O, dobra. Ja nie mogę. Nie, totalnie momentami w większości chyba na pierwszej osobie tu się leci. No na pewno nie tutaj, gdzie jestem na tych obręczach płonących. Dobra. No do góry mam na tą różowę! Musisz wejść przez kontener tam. Tam się na to nabyć. Wywinduj się tam. Co są płonące jakieś rzeczy? No pod różowym jest kontener i musisz do niego wejść. Nie na niego, tylko do niego, haha. Taki myk wyszedł. Co? Dokładnie tak było, a teraz... Nie wiem. Tak. Fajnie to jest. Chyba tutaj, totalnie chyba tu na pierwszej czapie. Na pierwszej na pewno. O, dobrze zrobiłem. Nie, bo zastanawiam się właśnie pod tym takim, nie wiem, tu z powietrzu w ogóle, żeby iść, to... Dobra, zobaczymy. O, musisz iść po prostu. To znaczy, że spadniesz, żeby coś się... Jakim cudem? Nie no, jestem jak w cyrku, czuję się po prostu. No, oczopląsów możesz dostać dopiero tutaj, gdzie jestem. To zielone przyspieszacze skierowane w dół, ale ty musisz iść bokiem dookoła. Nie. Nie tędy? O kurczę, to ja się wrócę jednak. Tak, wróćcie. Dobra, to ja teraz idę za tobą, więc się nie odwracaj. A dogoniłaś mnie już? Nie, jestem na początku mapy, a co? A, dobra. Ale śmieszne. Skąd ty bierzesz takie żarty? Dobra. No, z głowy Pawła. Okej. Dowcipniś, korupka, ork. No tutaj zdecydowanie znowu pierwsza osoba. Ema, ja tu jestem, widzicie mnie? Ale przez wiesz co? Nie, ale czekaj, ja tu robię sobie zdjęcie przy okazji, bo tu idziemy przez płonące płetele takie. Przez co? Odwróć się, przepraszam bardzo, bo ja nie chcę mieć twoich pleców. Nie! No dobra. Dobra, czekaj. Ja pójdę albo pójdę za tobą. Ja wiem, że ten parkour taki wolny tutaj, ale muszę dojść do tego punktu. Inaczej mi Joszelka z Pawłem wyprzedza. Tak?
Tym razem muszę być pierwszy. Ty idziesz. Tym razem pierwszy. Chyba na spacer. Chciałeś iść za mną, co nie? No. To. Widzę was. Ja się boję, że spadnę, jak zaczniesz sprintować, wiesz? Ja nie sprintuję. Ja też nie sprintuję. Nie mam znaczenia. Co jest? Właśnie jestem na drugim miejscu. Dobra, co my tu mamy? Tu są jakieś zwierzęta, których trzeba przejść. Chyba ci zwierzak zrobił krzywdę, co? Co, zwierzęta tam są? No, ale takie trochę mało żywe. A, dobra, tu jest takie przejście. No, open the door. Padłem. A można przeskoczyć? Nie można przeskoczyć. Powstanę. No dobra. Padłeś, to wstań. Nie, powstanę. I teraz miejsce na twoją reklamę. Dobra. Czekaj. Kombinuję, jak tu przejść. Tutaj, tędy. Dobra. Ja cię kręcę. Fokus. Na końcu skok. Dobra. I tutaj też normalnie zejście będzie? No jest normalnie zejście. Dobra. Jest. W lewo albo w prawo. To pójdę sobie w lewo. 13 na 17, okej. Okay. A, czyli już coraz bliżej końca. Tak, coraz bardziej, coraz bliżej końca jesteśmy. No nie kończ tego, żeby później nie było, że ten... A, no w sumie nie wiem. Dobra. Jeszcze możecie mnie dogonić, bo jeszcze może jakiś etap sprawi mi trudność. Ale nogi ja mam dobre. Spadłam. No, widzisz? Co to za konar? Po tym? Kaktus? Jak ja mam o, po tym? O kurczę, dobra. Przesadziłem. Nie. Chciałem mógł doskoczyć, ale nie doskoczyłem oczywiście. Chyba nie doskoczyłeś, dokładnie. Ale może coś, może to oszukam. O, tak jest. Oszukałem. Mam helikopter. Co ty mówisz? Głównie. Dobra. Nie wiem, bo trzeba dolecieć do mety, ale lecę do was. Okej. Okay. Będę was prowadził, będę waszym pilotem. Jak tam na trzecim miejscu? Może być. I tak podium. O! O, chyba mi poprosić. Chyba dostałem do trzeciego. Witam, panie Pawle. Witam, dzień dobry. Jak tam, sytuacja? O, bardzo dobra taka. No. Pomogę ci, dawaj. No, łap okay. Się za szynę. Czekaj, dobra, no tak zróbmy, spróbujmy. Stary, możesz wsiąść do tego, to jest chyba pojedyncze. No, prawdopodobnie. Idę zobaczyć, co ta myszelka robi. Ale nie ma myszelka, co tam. Możesz wysiąść chyba, nie? Nie możesz wysiąść. Zapraszam, myszelka. Dobra, potknąłem się na tygrysie znowu. Ja cię. Tak co tam musiała przejść, tylko tak mi taki średni trochę. Ja poczekam, aż zrobisz IQ. Bo... To jest w ogóle zginięty dywan, czy co? Nie wiem, ale można IQ zrobić jeszcze. Nie, tego kaktusa, jak zrobić IQ? No pomyśl. Nie mam zbyt dużo teraz IQ, wiesz? Co ty mówisz, tak się nie wolno. Kilka mi się spadło. Dobra, to ja lecę do mety. Bo ja chcę być pierwszy chociaż raz. Napisz kamerze tego tam, te rzeczy, Paweł. Ja tak też robię na pierwszej właśnie, no to dobrze. Ja normalnie. Ja nie zrobiłem. O, dobra, teraz moja postać stwierdziła, że normalnie wejdzie, tak trzeba. Ha, nie zrobię się odwrócić. To ona tak powoli biegnie, powinien szybciej biec. O. Dobra. Jakie kaktusy? O czym ona mówi? O jakich kaktusach? Poczekam na ciebie. O, i nawet spadochron wyrzuciłem. Dobra, idę patrzeć na was. A no można zrobić kaka. 200 IQ, 200 teraz, IQ ruch. Teraz to powiedz, jak tu Paweł dobieg, tak? nie powiem. Ja już widzę. Nie powiem. Chyba widzę. 200 IQ. Nie wiem, jak zareagują kaktus, jak kaktus zareaguje. 200 IQ na mnie. Można zrobić. Na spadochronie wlecieć tam, nie? Ale. O tak, dokładnie tak. Ale zastanawiam się, czy da się to. Oj, dobra, jednak nie da się. Też muszę otworzyć spadochron. Ale chyba nie dosięgniesz. Oj. Ja nie umiem latać. No, przed ciebie. No, nie dosięgnie. Łapiesz drążek i kierujesz. Dobra. Tak. Dobra, muszę... Może trochę mi nie działa. Muszę zobaczyć, jak Jeszelka to robi teraz. Muszę zobaczyć, jak Jeszelka lata. To jest zawsze moja ulubiona część odcinka. Ale ogólnie ja praktycznie przyszedłem ten kaktus. Ja też, ale potem się tak skapczyłem. Po co robić trudniej, jak można prościej? Dobrze, Joszelka, przed siebie, tak. Trochę do góry musisz się podnieść. Co, znowu na milimetry? Na W. No robię na W. No robię W i co się dzieje? W to do góry, a ten taki drążek do przodu, to się pochylasz do przodu, jedziesz do przodu, albo lecisz.
tam trzeba lecieć. Chyba dobrze pracować drążkiem. Nie drążkiem do przodu, tylko po prostu... Nie umiem. No wiem, ale... Ale to zawsze jest entertainment. O, dawaj. Tak, tak. Jakby widać, co mam kliknąć, bo wszystko co klikam robi na odwrót. I teraz S, żeby złapać ten checkpoint. O. Głupie to jest. Mi się tam twoje latanie zawsze będzie podobać w takim razie. No ja szukałam. Więc wlatuję. Nie jest oszukanie, to jest wykorzystanie 200... Aj, jak nie. Paweł, to będzie szybciej niż ja, co nie? I teraz co mamy? Teraz normalnie helikopter tak. I tak dalej trzeba. Musisz tu doleczyć, tak, dokładnie. O. Dobra, i tam jest normalnie z powrotem ziomek, tak? Tak, potem jest bieganie, dokładnie. O kurczę, chyba wysadziłem z prędkością. No to byłeś o wiele szybciej, bo się nie zdążyłem na ciebie przyłączyć dobrze. No. Ja mam sobie się zastanowić, co klikać. O ja tutaj tu są te piramidkowe takie tak, ten, już lecisz? Przyspieszyła. Zgubiłam, spadałam. O, chyba skończyła, teraz możesz ty. Dobra, okej. Dobra, no to co, teraz kolejny skill, to z takim rzecz lecimy. No, dobra. No, niech będzie. Pora na kolejną rundę, która jest może skill testem, może trochę parkurem. A, czyli nigdy nie wiadomo. Jako triathlon. Triathlon. Nie wiem. Czyli wszystko naraz może być? Może być. No. Ej, było jeden i od razu go. No. Jeszcze jestem. Kurczę, rozbiłem się. Jeszcze dobrze. Jak się rozbijasz? Ha! Czekaj, przytrzymaj X-a. Aha, to tu. O. Co mam X-a przytrzymać w ogóle? Teraz to chyba na górę trzeba. No chyba tędy. Poza tym u ciebie może być X, u mnie może być inny przycisk. Dobre, ty normalnie no, łobuzie. Skill test musi mieć dużego lidera, to ja... Kurde, a nie, to E! To E-se przytrzymaj, no dawaj E. Kliknij se E. Nie. Zahamować to wiesz. Nie, czekaj, tu nie można hamować, przesuń się, tu trzeba wskoczyć w ogóle. No przesuń się. Ej, uwaga, bo lider nie, wraca. Nie, no, bez jej. Dobra, już okej, jedź pierwsza. No jak mam jechać pierwsza, jak ty stoi, jesteś no pierwszy? No jedź od prawej, no wyprzedź. No ja znowu nie umiem. Się zdenerwował i zeskoczył. Ej, ja drugi raz to samo robię, nie? Jedziesz, już okej, jedź. Dobra, puśćcie mnie. Opa. Dobra, udało się. Idę dalej. No przesuń się. Tam? Nie, faktycznie tam trzeba. No, Ren! Specjalnie to robisz, żeby mnie zepchać. Nieprawda. Prawda, wszystko jest prawda, wszystko jest nagrane. Myślisz, że nie nagrywam? Nagrywam. Czekaj, bo znowu kliknąłem E przypadkiem. Mi się kółeczka schowały. Chcesz klaksonu używać? Spoko, no stary. Nie! Kliknij E, a ja cię będę, wezmę cię na hall. Opsa. Gorzej. Dobra. Ej, nie, no fajne to jest. Jest ciekawe. Kładami to jeszcze żeśmy nie jechali. No to takie wodne kłady trochę. Wodne? No wodne, no. A ja myślałem, że łodne. Głodne? Nie. Dobra. Kolejny checkpointik. Mamy jakie? Szósty. Rodne? Z... Też nie. O, i super. Ładne. I widzicie, i dlatego trzeba siadać. Bo teraz się zaczyna parkour, bo to jest triathlon, czyli połączone. Naczynia połączone. Co? Chyba no. Chcesz gotować. Czekaj, tędy tu. To był checkpoint? Nie, nie było checkpointa. Nie! Idź pierwszy, bo nie wiem, co tam się dzieje. Ja, ale nie trzeba wyskoczyć tu na górę? No właśnie, no, nie trzeba. Wiem, czy trzeba... Czekaj. to nie umiem. Okej. Ale to chyba wyżej mamy iść. Jak już myślałam, że znowu ominę. Tędy? Coś ty zrobił. No czemu wypadam jak Ta-da, głupek? Paweł. Jak o! Głupek? No co ty robisz? Muszę się rozpędzić tu. Ale ty nie masz auta, ty masz siąść teraz auta. Jeszcze nam drogę blokuje. Kurde, no przepraszam. Dotknij mnie jeszcze raz, a pamiętasz moją zemstę. Nie mów, teraz? Że wyskoczył. Jezus, na pierwszej tu trzeba czasami. No super, poważnie, żeś tam chłopie skoczył? Boję się. O. Dobra. Tam, dobra, nie, pierwszą osobę odpalam, bo... Dobra.
Co jest grane? No bez jaj, poważnie? Spadasz, mordo. A tam checkpointa nie było. Nie. Tam się w początku zaczyna. Proszę, nie hałasować tymi kwadratami, że jest po 22. Co z tego, że jest jasno? Ja cię kręcę normalnie. I tutaj trzeba dalej wskoczyć? Czy trzeba wejść do środka, czy wskoczyć? Nie wiem, chyba wskoczyć. O. O. Mam! Dobra, biegnę dalej. Supreme leader. Tyk. Teraz tu. Do przodu, ale nie wiem gdzie. Coś na dole jeszcze. Co? Gdzie? Andy? No, dobra. Okej, okay, dobra. Zaliczyło mi teraz. Czemu tu wygląda jak jakiś labirynt? Wydaje ci się, to żaden labirynt nie jest. A to skąd te ściany tutaj? Wziąłeś tak checkpoint tam gdzieś? Na dole? I faktycznie, to trochę labirynt się zrobił tutaj. Okej. Okay. Aha, dobra, dotarłem musimy chyba. Musimy znaleźć przejście w takim bądź razie, podejrzewam. Nie, powiedzcie, w prawo. Ja już nie pamiętam. Szedłem jak mi się wydawało. Ja też tak mi się wydaje właśnie. Tam gdzie mogę. Tam gdzie jakieś przejście się znajduje. O, tupcia. Chyba nie tędy. Tutaj. Dobra, muszę zeskoczyć i zobaczyć czyjś czek. Gdzieś u góry, dobra. Czekaj, nie, stąd wszedłem. Bez jaj. Ej, no co jest grane? Którędy tu trzeba? A, potem cię i tak trzeba zesłać, bo motora potrzebujesz. Dokładnie. Musisz przejść do końca, a potem jest zeskok na dół. Aha. Spoko, tylko... No potem... Czekaj, tu? Czekaj, tu? Stroną. No właśnie. No czuja! Bardziej do prawej strony, ale potem jest jeden zakręt, który jest w prawo, ale tam jest taka ślepa uliczka i trzeba pójść prosto. Miałem przyzwyczajkę w tym momencie. Poszliśmy oboje w prawo. Także nie wiem, gdzie to twoje prawo. No nie wiem, ja na czuja szedłem. Zakręt w prawo, dobra, czekaj, prosta czuja. Uliczka. To chyba jednak... No czuja, musisz być tam, gdzie jest ślepa uliczka i z tej ślepej uliczki jest przeciwległa droga, do której prowadzi... O, tak. Dobra, zobaczmy tu. Ej, nie, nawet pływać teraz muszę chyba. No bo to jest triatlon właśnie. Czy to jest mieszanka wszystkiego? Ej, no kurczę. Ej, co za wybuchy. Nie, tu nie ma, tu jest ślepa uliczka. No dobra, tędy pojadę. Ale to jest dziura w dół jakaś, czy...? No, zeskok, bo po prostu kończy się tak jakby krawędź, z krawędzi w dół. Widzisz tu? A, no możliwe, że to będzie to. Tam są jakieś takie dziwne barierki. Wydające się puste nawet, takie trochę. O. Dobra. Dobrze wam idzie. Okej. Okay. No, jakoś dotarliśmy tam. Jakoś się udało, teraz co dalej? Tu jest jakaś czołka. Jakby tędy. Jakby, to? Ale tylko jakby. Ale musicie się zrespić jeszcze po checkpointie i dostaniecie auto. Aha, motory. Dobra. A, okej. Okay. No Paweł! No jadę! Nie ciąkaj mnie tu. Dobra. Takie rzeczy? Na odcinku? Ja. Yeah. I teraz co, w dół? Nie, no musisz mu nauczyć się latać. A potem jest na lotnisku. Dobra. Jestem najlepszym triatlonistą z naszej ekipy. Kliknij. Co myślisz, że przyspiesza czasy na mnie, będziesz teraz robił? Tak. Parło jedna. A ja do tobie nie mogę dostać. Bo jesteś za daleko. Fajnie. To tędy? Tam czy tu? Gdzie to jest? Ale o czym mówię?
No kolejny punkt właśnie gdzieś jest, tylko a jak skończyłeś wszystkie jedno lotnisko, to musisz z tego lotniska wyjechać. No właśnie tak pomyślałem, tylko że oka pojechałem w drugą stronę, zastanawiam się, czy ona... Na końcu lotniska nie ma wyjazdu, trzeba wyjechać tak, jak się wjeżdża. Nie, no, to jest rampa. Jest rampa tam? Serio? Nie widziałem rampy żadnej. No dobra. No to jadę w takim razie. Tradycyjnie. Aha, tradycyjnie Wall Ride. Tradycyjnie Wall Ride, którego nie da się zrobić? O, ja nie wiem, widzę, nie wiem. Mnie czeka. Ale to jest Wall Ride i mi... Meta! Ale z buta czy z tym składem? No mordo. Na kładzie. Z buta będziesz Wall Ride'a robił? No. Jak masz dobre buty, no to pewnie da radę. Nie wiem, jakie by tu musiały być... Aha, coj! Na krawędzi! Jest Wall Ride, kończy się tunelem okrągłym, a potem kolejny Wall Ride. Oh man! Czekaj, sekunda, bo... Fajny na wodzie. Chyba wpadłem pod wodę. To się zrób E. Zatrzymałem się na samej krawędzi. Tylko to trzeba tu wskoczyć w odpowiednim momencie. Jak będzie odpowiednio wysoka fala. Co jest? To jest jaj, teraz fal nie ma. Jak mam tu wskoczyć? O nie! Na górę. Dobra, nie, ten... Czeka, może tak złapię. Ten wall ride jest dziki. Muszę to przepaczyć. Rura, która idzie teraz do góry. Teraz złapałem. Potem idzie kolejna. Zrespię się. Tam. I co, do rury mam wjechać? Tak, do rury wjedź sobie. No faktycznie w rurze jest ten jakiś punkt. Później rurami, czy rurami. Muszę no, kanałami ja dosłownie. Ja do kanalizacji. Kanałami YouTube'owymi. Jasne. O kurczę. A tu się śmigli. Dobra. Dobra. Na nakładzie, no dobrze. Na nakładzie tego rajda. Gdzie ta meta jest? Czekaj, tu? A, ona tam na dole jest ta meta. Dobra. I na dole. No, dawaj mi tu szybciutko. Tam w punkcie, gdzie nie wypatrzyłem wcześniej. Dobra, dobra, jest! Wcześniej nie wypatrzyłem i poleciałem na samą górę. Punkcik. Ha, no tak, bo punkcik. Tu jest zakręcik. Wychodzi na to, że jestem najlepszym pieszokładzistą. Pieszokładzista? Chyba mi brakowało takiego tretleonu. W życiu. Ej, bo kurczę, bo coś mi tu nie podjeżdża. Nie wiem, za wolny jakiś mam. Ja miałem niebieski stary, to wiesz, niebieski szybki kolor wody, nie? No, na to wychodzi. Dobra, damy. Owa Pawła. Pomóc ci, Paweł? No, tutaj musisz... Delikatnie na tego Warrida podjechać. No już właśnie jechałem delikatnie. O, jedziesz teraz na skos. O. Będzie tunel i kolejny Warride. Ja coś... wiem, ale tu trzeba szybko to zrobić. Albo się zatrzymać. Aha, i można tu kolejny. Się zatrzymać? No ja się zatrzymałem. Czyli wytraciłeś prędkość całą? Co teraz? Tam w dół tam trzeba było. Musiałeś w dół wjechać, Paweł. Nie prosto, tylko w dół. Jak w dół? No po prostu w dół, tej kapsule na dół. Dobra. A... Czyli na tym drugim wall ride prędkość do zera? Na czym drugim wall ride? Na końcu? No zadam, tak, tu. Wall-ride. No, musisz zatrzymać się i na dół spaść, tej kapsulce już. Aha, na końcu wall ride'a, czekaj. Tak, na końcu wall ride'a. Ja w połowie pytam. Nie. No, dobra. Po prostu będzie... musisz wjechać tam... Na połowie możesz się zatrzymać w tunelu, no, tak? To, i potem to jeszcze pytam. Raz sobie wystartować. Jeśli ci nie wyjdzie za pierwszym. Tak. Ja się zatrzymałem, bo spańkowałem. I tu na dół, nie wyskakuj. No, tak. No nie wyskakuj, nie działa. Okej. Dobra. Moja postać sama stwierdziła, że... Aha, ja nie zdążę oczywiście teraz. No Paweł był no bo to jest za na tobą. Raz do zrobienia. Ja. No tak, no to ja. Trzeba na raz zrobić, Joszelka. Tutaj nie ma, tam nie można się zatrzymać na wallride'ie na ścianie. Mogłeś na środku. No i na środku wallride'a miałem czekać. Dobra. No wallride nie jest do zrobienia przez 20 sekund. 2, 1. No. Ale połowa tak. Dobra, moi drodzy, tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie na się. Razie. Na razie. Na razie.